To jest ekran początkowy programu. Widoczne są różne możliwości, z jakimi możemy rozpocząć pracę, czyli od importu zdjęć z aparatu cyfrowego poprzez ich przeglądanie, tryb ekspresowego poprawiania, tryb pełnej edycji, czyli ten właściwy tryb pracy programu. Tutaj jest możliwość tworzenia nowych obrazków, projektów fotograficznych, kalendarzy. To są różnego rodzaju kreatory. Tutaj układanki zdjęciowe, tak zwane kolaże, i tutaj menu płyty DVD. To okienko powitalne możemy wyłączyć, żeby nam się nie pokazywało przy każdym uruchomieniu programu. Tutaj tym znaczkiem w narożniku. To jest informacja, że tą funkcję można przywrócić w każdej chwili. Jeżeli ktoś chce mieć ten ekran wyświetlany, to może sobie to włączyć tutaj w menu z górnej belki, window i welcome screen. Jak wygląda program? Z lewej strony jest pasek narzędzi. Narzędzia są pogrupowane w sposób taki, że podobne są razem, czyli tutaj są narzędzia zaznaczania, tutaj na przykład są narzędzia rysowania, narzędzia przecinania, pędzle różnego rodzaju i tak dalej. To jest pasek atrybutów, czyli pasek właściwości. O co to chodzi? Chodzi o to, że menu programu jest kontekstowe, czyli zależy od kontekstu. W zależności od tego, co mamy włączone, tak ten pasek się będzie zmieniał. Proszę zwrócić uwagę, co tutaj jest na pasku. Wybieram inne narzędzie i pasek jest inny. Teraz jak posługujemy się programem? Zazwyczaj zaczynamy od nowego projektu, czyli dajemy sobie nowe, dajmy na to jakiś standardowy obrazek 1024x768. To jest płótno nasze, na którym będziemy malować przestrzeń. Przestrzeń, którą zapełniamy swoją radosną twórczością. Teraz proste przykłady. Dajmy na to, tutaj są narzędzia do rysowania. To jest narzędzie do rysowania pełnych kształtów. To jest pełny kształt. To jest narzędzie do rysowania samych konturów, czyli puste w środku jest. Tutaj na przykład jest narzędzie do rysowania strzałek. Tutaj jest narzędzie do edycji ścieżek. Funkcjami poszczególnych narzędzi się zajmiemy potem. Na razie pokażę może coś prostego, prostego i efektywnego, żeby już mniej więcej pokazać możliwości programu. Po prawej stronie jest zestaw paneli różnych. Panel poleceń, panel menadżera warstw, panel Easy Palety. O, może na tym się zatrzymamy. Tutaj są różne gotowce. To wszystko, co tutaj widzimy, to są skróty do rzeczy, które są dostarczane razem z programem jako dodatki. Przykładowo, pierwsza grupa tutaj to są rozszerzenia obrazu, czyli różnego rodzaju efekty. Dajmy na to. Tutaj są, przypuśćmy, gotowe zdjęcia do wykorzystania. Jak takie zdjęcie użyć? Dwuklikiem umieszczamy na przestrzeni roboczej. Jeżeli klikniemy teraz inny obrazek, też dwuklikiem, on zajmie miejsce poprzedniego. Jeżeli chcemy mieć dwa obrazki, po prostu przeciągamy. Wybieramy obrazek i z wciśniętym lewym przyciskiem myszy przeciągamy i puszczamy. Już są dwa obrazki. Jak efekty się nakłada? Również jest bardzo proste. Są gotowe efekty. Tutaj jest galeria efektów, Photo Effects. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak wygląda na podglądzie dany efekt, zanim użyjemy, klikamy tutaj ikonkę z palcem wskazującym. Generowane są podglądy, jak będzie wyglądał obrazek. Wybieramy ten, który nas interesuje i jest. Wszystko jest bardzo proste. Mam nadzieję, że tym pierwszym odcinkiem zachęciłem do zainstalowania przynajmniej demo programu. Spróbujemy się coś pobawić, podziałać. Ale to już pokażę w kolejnych odcinkach.